stała się światłość. No, wygląda to naprawdę fajnie. Wydaje mi się, że to będzie bardzo udany projekt. Dobra, zejdźmy na dół, bo tutaj na dole też będziemy musieli chwilę popracować. Postawimy sobie oświetlenie. W tym naruszniczku. W tym naruszniczku czaszka numer 1 ze strony Sony. Ogólnie nie wiem, czy znacie Sonię. Jeżeli nie znacie Sony, to się wstydźcie. Wszyscy znają Sonię. Sonia jest kanibalką. Ogólnie będzie z nami mieszkać. Później będzie odbierać ten dom. Jeżeli jej nie znacie, no to znaczy po prostu, że nie oglądaliście wszystkich odcinków z kodami. Bo tam właśnie w jednym występowała. Pomagała mi przedstawić jeden kod. Tak więc jeżeli chcecie ją poznać, to nadróbcie. A jeżeli nie chcecie jej poznać, to nadróbcie. No i tyle. Dobra, postawimy jeszcze tutaj. Patrzcie, jak w idealnym czasie się wyrobiliśmy z oświetleniem, bo już jest ciemno. Jest w miarę prosto? Jest, ok. Oświetlenie przyda się oczywiście jeszcze tutaj. Zrobimy tak, na wstępie do tego przejścia. Podoba mi się to przejście, naprawdę podoba mi się. Tak trochę Minecraft mi się przypomniał te czasy. Zrobimy tutaj na końcu. Na końcu, w tą stronę musi być skierowane. Jest w miarę? Jest. I teraz wymierzymy środek. Środek będzie tak mniej więcej gdzieś tutaj. Ok, ładnie, ładnie. Co może być na dole? Nie myślałem nad tym, może jakieś ognisko, ławeczki. Natomiast tutaj do góry. Tutaj do góry zbudujemy sobie... Teraz tak, gdzie mamy trochę miejsca? Tu mamy drzwi, bo będziemy jeszcze z tego wychodzić. Czyli tam by się przydało iść. Zbudujemy tutaj jeszcze jedno światełko. Pewnie za dużo teraz nie widzicie, co? Okej. Zastanowię się nad tym pomieszczeniem. Wydaje mi się, że tu można byłoby postawić biurko. Aha, ale ja miałem dekorować później. Tylko, że teraz jest ciemno. Dobra, jesteśmy. Wow, naprawdę, jaki piękny poranek. Genialnie. Dobra, teraz tak. Kurde, no powiem wam, że no... Całkiem to wygląda. Podoba mi się. Kozak partia. Co nam się przyda? Schody z drugiej strony. No, obowiązkowo. Cyk. Dobra, unieśmy to trochę, jest równo. Tutaj za dużo spiny nie będzie przy tym, bo widzę, że ładnie się układają. Dobra. Chciałbym bardzo objąć z tej strony tą jaskinię. Dlaczego? Zadacie pytanie dlaczego, bo jest fajna. I chciałbym, żeby ona była. Tak, wiecie, sprywatyzuję ją, takie prywatne wejście do jaskini. Okej. Tak, zrobimy. To nie musi być jakoś specjalnie duże. Chociaż... Dobra, to będzie taki teren tutaj, gdzie będzie ta jaskinia, a tutaj zbudujemy taki mały magazynek dla nas. Tak. 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 Można pomyśleć, czemu tak kombinuję, ale podoba mi się pomysł z przejściem. Tak więc okej, okay. Ogólnie do tego nie powinno być może wejścia z tej strony. Zrobimy taki bunkier. Typowo bunkier, bez przejścia. Taki odgrodzony od świata, bez okien, bez niczego. Dobra. To. Żebyśmy się nie zaklinowali tutaj, bo zaraz nie przejdziemy. Ło, parkour, uczcie się. Wiecznie żyć nie będę. Dobra, z tej strony teraz budujemy sobie podstawę. Dobra, ona już będzie w prosty sposób zbudowana. Ona będzie po prostu kwadratowa. No widzicie, jest odchylenie. To wszystko przez poziom terenu, nie? Że jest tak krzywo, ale... Ma to też swoje uroki jakieś tam pewnie. A jak nie, no to nie. I lecimy.
Dobra, zbudowało. Zapiszmy sobie grę, żeby się nie martwić o to, czy wszystko tutaj będzie pasowało. W sumie tu nie ma co się zepsuć. Trzeba tutaj zrobić tak. Schody. Już prawie mamy ten projekt zrobiony. Taki ogólny zarys. Schody, schody, schody. Zrobimy sobie może z tej niższej strony, żeby było łatwiej. Tu lepiej widać. Coś takiego. Budujemy. Zostało plus minus minutka do końca odcinka. Tak. Kutka od wewnątrz jest, dobrze. Tak. 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 I tu będzie taki magazyn. Tu poukładamy wszystko to, co będziemy potrzebowali. Zbudujemy jeszcze zadaszenie. Oświetlenie. I sądzę, że już na samym odcinku z Endim ładnie będziemy dekorować wnętrza naszych budowli. Bo to jest nasza wspólna baza, szczerze mówiąc. To nie jest moja baza, to jest nasza wspólna baza i wszystkie osoby, które będą występowały w moich odcinkach. Jeżeli w ogóle chcecie wystąpić, to napiszcie o tym w komentarzu. I później jakaś segregacja mniej więcej będzie, kto tam będzie występował po kolei. Oczywiście postaram się jak największe grono z was tutaj przeprowadzić przez tą bazę i będziemy to wspólnie tworzyć. Okej, czyli tak to wygląda z tej strony. Oświetleniem zajmę się tutaj już z Endim. Tutaj się to dokończy. Wydaje mi się, że to jest całkiem niezły projekt. Jeden z lepszych, jakie zacząłem. Ogólnie przykładałem się do nagrywania dwa razy już dzisiaj, więc lepiej nie było. Miałem mały problem z dźwiękiem, ale mam nadzieję, że jest ok. Jeżeli nie byłoby jeszcze spoko, to dajcie mi znać. Dobra, tak więc tyle z tej strony. Trzymajcie się, na razie, cześć.